Dzień dobry Państwu, z tej strony Aleksandra Kołodziejczak z Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. Temat wystąpienia: przyszłość MAMUG, idea kursów MUG oraz ich możliwości w kształceniu akademickim i biznesie. Na początek chciałabym opowiedzieć o genezie Nawojki. Po raz pierwszy idea polskiej platformy MUG została zaprezentowana w 2014 roku na konferencji rektorów akademickich szkół polskich. Podczas konferencji Moc MUG-ów – Czas na polską platformę podpisano list intencyjny w celu rozpoczęcia nad nią pracy. To był 2015 rok. Rozpoczęcie projektu naukowego Polski MUG nastąpiło w dniu 29 stycznia 2018 roku na zlecenie ówczesnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na serwerach Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego i Instytutu Badawczego została uruchomiona platforma w październiku 2018 roku, która w wyniku konkursu otrzymała ostatecznie nazwę Nawojka. Projekt zakładał stworzenie ogólnopolskiego systemowego rozwiązania e-learningowego umożliwiającego produkcję kursów typu MUG, wypracowanie systemu akredytacji oraz uznawalności kursów online, popularyzację polskiego dorobku naukowego w Polsce i za granicą, włączenie środowiska akademickiego w tworzenie kursów oraz wymiana doświadczeń między uczelniami i organizacjami. Definicja kursu MUG. Podstawowa definicja kursu MUG opiera się na rozwinięciu skrótu MUG, czyli masowy otwarty kurs online, Massive Open Online Course. Jest to bardzo uproszczone wyjaśnienie i wymaga ono doprecyzowania. Ponieważ hasła masowości i otwartości powszechnie wykorzystywano w 2012 roku w przekazie marketingowym, który miał na celu popularyzację prężnie powstających wówczas platform Coursera, edX, FutureLearn. Również dziś w wielu publikacjach naukowych oraz w prostych wpisach blogowych bezkrytycznie podkreśla się wspomniane cechy i powiela przedawnioną już definicję MUG-ów, według której masowość kursów zakłada ich powszechną dostępność, co oznacza, że w kursach może wziąć udział każdy, kto ma dostęp do internetu, niezależnie od wieku, płci, położenia geograficznego czy strefy czasowej. Otwartość zaś jest określana jako bezpłatny dostęp i brak wymagań wstępnych do korzystania z wiedzy akademickiej. Wspomnianych cech nie można nazwać kluczowymi dla MUG-ów, ponieważ dostęp do internetu, dowolność lokalizacji użytkownika czy strefy czasowej, w których się on znajduje, są charakterystyczne dla całej edukacji online. Płeć oraz wiek również nie stanowią ograniczenia w e-learningu. Ponadto wiele kursów online również jest bezpłatnych i aby w nich uczestniczyć, nie trzeba spełniać żadnych wymagań wstępnych. Takim przykładem są aplikacje do nauki języków obcych, np. Duolingo. Są one dostępne w wariancie bezpłatnym oraz oferują materiały dla osób rozpoczynających naukę, czyli jest brak wymagań wstępnych. Na kanale YouTube dostęp do wiedzy akademickiej bądź eksperckiej również jest bezpłatny. Są to kursy w formacie wideo, z których może korzystać użytkownik niezależnie od jego poziomu wiedzy w danym temacie. Na przykład jest to strefa psyche Uniwersytetu SWPS. Paradoksalnie kryterium wymagań wstępnych w MUG-ach nie jest oczywiste, ponieważ MUG-i w większości adresowane są do studentów, czyli osób znajdujących się na pewnym poziomie intelektualnego rozwoju. Niektóre MUG-i mogą być kontynuacją poprzedniego kursu online bądź tematów poruszanych na zajęciach stacjonarnych, a to znaczy, że mogą już zostać określone wymagania wstępne w MUG-ach. Przykład z platformy Nawojka. W opisie kursu Nauka konfiguracji sprzętu i zarządzania sieciami komputerowymi Politechniki Białostockiej czytamy: kurs jest skierowany do studentów studiów technicznych pierwszego stopnia. Może być wykorzystany podczas realizacji treści przedmiotu sieci komputerowe lub pokrewne na kierunku informatyka lub pokrewne. Z powyższego wynika, że fakt obecności wymagań wstępnych w niektórych MUG-ach jest sprzeczny z tak podkreślaną ideą otwartości. Kwestia bezpłatnego dostępu do MUG-ów również nie jest jednoznaczna. Na przykład takie platformy zagraniczne jak Coursera, edX, FutureLearn pobierają opłaty za certyfikat oraz posiadają swoje modele biznesowe. W
kontekście definicji MOOC-u zwraca się również uwagę na możliwość uczestniczenia w nich nieograniczonej liczby użytkowników. Jednak nie jest to cecha samych kursów MOOC, lecz środowiska, na którym są one udostępniane, to znaczy platform, które są skalowalne, gotowe na przyjęcie stale rosnącej liczby uczestników. Wielu autorów w publikacjach dotyczących MOOC-ów zwraca również uwagę na inne ich aspekty, nie zawarte w skrócie ich nazwy. Na przykład, kursy MOOC są zazwyczaj tworzone przez uczelnie. W kursach MOOC wykorzystuje się różne formy materiałów edukacyjnych, prezentacje, filmy, audio, quizy, obrazy. Za pozytywne ukończenie kursu uczestnik otrzymuje certyfikat. W kursach istnieje przestrzeń umożliwiająca interakcje, fora dyskusyjne, które mają charakter dwupłaszczyznowy. Odbywają się zarówno pomiędzy prowadzącym kurs a kursantem, jak i pomiędzy uczestnikami kursu. Wymienione cechy mogą być obecne w MOOC-ach, mogą także pojawić się w innych kursach online. Uczelnie wyższe nierzadko tworzą kursy i udostępniają je na swoich platformach, na przykład Moodle, który oferuje te same funkcjonalności jak platformy oparte na kodzie OpenEDX, filmy, audio, ćwiczenia wzajemnej oceny, testy, forum, czaty, skormy, natychmiastowa odpowiedź zwrotna, certyfikat. Z powyższego wynika, iż dotychczasowa definicja MOOC-ów wymaga przedefiniowania. Należy wyodrębnić te cechy, które powinien zawierać kurs e-learningowy, aby można go było nazwać MOOC-iem. Czym więc jest MOOC? Każdy MOOC jest kursem online. I to słusznie zostało podkreślone w nazwie tego typu kursów – online courses. A to oznacza, że spełnia on wszystkie nadrzędne funkcje kursu e-learningowego. Aby z niego korzystać, trzeba mieć dostęp do internetu. Można się uczyć z dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze, bez względu na wiek czy płeć. Jest dostępny dla wielu uczestników jednocześnie. Kwestią wyboru autorów kursów online pozostaje odpłatność za uczestnictwo oraz określenie wymagań wstępnych. Powyższe cechy nie definiują kursu e-learningowego jako MOOC. Kurs e-learningowy, aby mógł być nazwany MOOC-iem, powinien posiadać komplet jednocześnie występujących cech. Są to akademicki, a raczej ekspercki poziom merytoryczny materiałów kursowych, bardzo szczegółowe potraktowanie omawianego tematu, udostępnienie eksperckich materiałów na zewnątrz uczelni, otwarcie na świat zgodnie z popularną ideą otwartego dostępu do wiedzy, środowisko, w którym jest publikowany, pozwala na uczestnictwo w kursie nielimitowanej liczby użytkowników, struktura kursu odzwierciedla, na przykład semestr nauki na studiach, zastępuje zajęcia stacjonarne na uczelni bądź szkolenie specjalistyczne z konkretnej dziedziny. MOOC-i kończą się certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu. Możliwości MOOC-ów, kontekst akademicki. Cecha charakterystyczna MOOC-ów, możliwość zastąpienia zajęć stacjonarnych na uczelni, idealnie wpisała się w realia konieczności przejścia na edukację zdalną. Perspektywa realizowania studiów w formie online w pełni odpowiada oczekiwaniom studentów, przede wszystkim z pokolenia milenialsów bądź młodszych, dla których środowisko cyfrowe jest naturalnym środowiskiem nauki bądź rozwijania kompetencji zawodowych czy zainteresowań. Statystyki ukazują, iż w rezultacie udostępnienia MOOC-ów na szeroką skalę wzrosła liczba osób chcących korzystać z możliwości otwartego dostępu do wiedzy i rozwoju własnych pasji oraz kompetencji zawodowych. Jak wynika z raportu, w roku 2019 suma liczby użytkowników platform światowych Coursera, edX, Udacity, FutureLens, Wire wynosiła 180 milionów, a w roku 2021 220 milionów. Tę tendencję wyraźnie widać w kontekście platformy Nawojka. Obecnie na platformie dostępnych jest wiele kursów z 20 kategorii tematycznych. W ostatnich 2 latach, w wyniku konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Kurs na MOOC, platforma Nawojka stała się przestrzenią, w której wiele uczelni udostępniło swoje kursy w ramach wcześniej wymienionych kategorii tematycznych. Między innymi Politechnika Krakowska, Politechnika Białostocka, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zaangażowanie tylu uczelni w realizację projektu Nawojka daje perspektywiczne
zaplecze pod współpracę ponaduczelnianą, na przykład dwa ośrodki wspólnie tworzą kurs, rozwiązuje dotychczasowy problem, który polegał na braku możliwości wpuszczenia na platformę uczelnianą przedstawicieli innego ośrodka. Dzięki projektowi Nawojka, idealnie wpisującego się w światową tendencję otwartego dostępu do wiedzy, studenci mogą zapisać się na kurs, który nie jest afiliowany przez ich uczelnię. Nawojka stała się przestrzenią, w której zaistniało tak zwane zjawisko ekonomii współdzielenia. Co prawda na razie przedmiotami udostępniającymi kursy są ośrodki akademickie, jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, iż czasem zaangażują się w projekt podmioty związane z biznesem. Uczelnie wyższe, instytucje i organizacje pozarządowe doceniły środowisko wirtualne, co zbiegło się w czasie z gwałtownymi zmianami w świecie cyfrowym i w edukacji, wywołanymi przez sytuację pandemiczną. Nauczyciele akademicy zaczęli prężnie szukać rozwiązań edukacyjnych online, rozpoznawać potencjalne problemy dotyczące kształcenia zdalnego, poznawać techniki i narzędzia pracy, dostrzegać rolę współpracy i wymiany doświadczeń, co w konsekwencji wpłynęło na wzrost popularności MOOC-ów w Polsce. A liczba zarejestrowanych użytkowników w maju 2020 roku wynosiła 12 639, natomiast w grudniu 2022 104 840. Natomiast liczba wydanych zaświadczeń o ukończeniu kursu w maju 2020 roku było to 3516 wydanych zaświadczeń, natomiast w grudniu 2022 roku liczba wzrosła do 69 073. Możliwości MOOC-u w kontekst biznesowy. Tematyka wielu kursów na Nawojce odpowiada również aktualnie stawianym wymaganiom w ofertach pracy na stanowiska IT i innych branż. Ekonomia, finanse, zarządzanie. Obecnie stan danych na dzień 7 grudnia 2022 roku. Na platformie dostępnych jest wiele ciekawych kursów, zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Zakresu informatyka są to 34 kursy, biznes i zarządzanie 29 kursów, programowanie 10 kursów, ekonomia i finanse 14 kursów. Po ukończeniu kursu na Nawojce uczestnik otrzymuje certyfikat z podpisem prowadzącego kurs oraz z logotypem uczelni. Certyfikat może udostępnić w serwisach społecznościowych, na przykład LinkedIn, lub dołączyć do CV, okazać na spotkaniu rekrutacyjnym. Wiele platform zagranicznych, takich jak Coursera, edX, FutureLearn, działa nie tylko na płaszczyźnie akademickiej, lecz także w modelu biznesowym. Oferują one odpłatny dostęp do branżowych kursów MOOC na zasadzie tzw. abonamentu dla firm, co jest sprzeczne z tak podkreślaną dotychczas masowością i otwartością MOOC-ów. Profity, jakie daje zakupiony przez firmę abonament, stają się przywilejem tylko jej pracowników. Model biznesowy Coursera Plus. Abonament miesięczny wynosi $59. W ramach tego abonamentu użytkownicy otrzymują nieograniczony dostęp do ponad 90% kursów o interesującej tematyce prowadzonych przez najlepszych ekspertów z wiodących uniwersytetów i firm. Firma otrzymuje zysk ekonomiczny. W ciągu roku można zapisać się na dowolną liczbę kursów oraz istnieje możliwość uzyskania nielimitowanej liczby certyfikatów bez dodatkowych opłat. Dla przedsiębiorstwa płatne abonamenty są bardzo korzystne. Wiedza na eksperckim poziomie jest skoncentrowana w jednym miejscu, do którego jednocześnie otrzymują dostęp wszyscy pracownicy. W przypadku korporacji może to być kilka tysięcy użytkowników. Takie rozwiązanie jest opłacalne finansowo, wyklucza konieczność wynajmowania sali konferencyjnej, a pracownicy podwyższają swoje kwalifikacje zdalnie. Dodatkową korzyścią dla biznesu, jaką daje dostęp do platformy, jest jej funkcjonalność raportowania, aktywności osiągnięć oraz zaangażowania pracowników. Pracodawca ma możliwość pobrania plików z wybranymi danymi w formacie Excel. Kolejnym przykładem biznesowego modelu jest platforma Udemy, Udemy Business, która oprócz usługi abonamentu zachęca również przedsiębiorstwa do publikacji swoich kursów. W rezultacie zyskują one wyjątkową widoczność swojej marki w oczach odbiorców biznesowych, a także dodatkowe źródło przychodu. Inny kierunek biznesowy to spersonalizowane podejście do klienta, czyli tworzenie kursu MOOC na zamówienie, odpowiadającego na potrzeby i możliwości budżetowe przedsiębiorstwa. Taki model proponuje FutureLearn.
Specjaliści do spraw e-learningu współpracują z ekspertami merytorycznymi i zarządzają procesem powstawania kursu, tworzą go bądź współtworzą razem z klientem. W kontekście akademickim MOOC-i mają bardzo mocną pozycję, ponieważ ta forma przekazywania wiedzy, jak się okazało, z powodzeniem uzupełnia edukację tradycyjną i jest dobrze odbierana przez młode pokolenie studentów. Idealnym przykładem rosnącego zainteresowania MOOC-ami w Polsce jest platforma Nawojka, oferująca kursy MOOC z wielu ciekawych dziedzin i umożliwiająca realizację współpracy ponaduczelnianej oraz transfer wiedzy między studentami z różnych ośrodków. Sytuacja Nawojki wygląda bardzo perspektywicznie. Tematyka dotycząca IT, zarządzania czy ekonomii odpowiada aktualnie stawianym wymaganiom na rynku pracy. Ponadto takie platformy zagraniczne, jak na przykład Coursera, edX, FutureLearn, posiadają swoje strategie biznesowe, abonamenty dla firm, gratyfikacje dla autorów publikowanych kursów oraz produkcja kursów MOOC na indywidualne zamówienie klienta biznesowego. Opisane tendencje zmieniają spojrzenie na dotychczasowe znaczenie dostępności MOOC-ów. Ich masowość i otwartość staje się coraz bardziej elitarna. Dziękuję za uwagę.